Z nami Piotr Jagiełło. Piotrze, no naprawdę intensywne spojrzenie Łukasza Różyńskiego, Eliana Bibicia. Jak ty to w ogóle widzisz? Jak może wyglądać ten pojedynek? Miałem wrażenie, że to się nie skończy, to face to face trwało bardzo długo, no ale to widać, to jest konfrontacja dwóch samców alfa, tak? Żaden nie chce odpuścić, Łukasz Różyński powiedział to jasno, ja jestem u siebie w mieście i ja tutaj muszę rządzić, nie Allen Babić, no widać niezwykłą energetykę. Ja w ogóle pierwszy raz od dawna pracując przy polskim boksie, no czuję ekscytację, czuję takie sportowe podniecenie i to jest super, bo za czymś takim bardzo tęskniłem. Jak to się może skończyć? Moim zdaniem skończy się szybko, tak? Nie wiem w którą stronę, choć tak się śmieję, tutaj opowiadałem kolegom, że wczoraj w trakcie treningu medialnego naprawdę miałem jakieś objawienie i poczułem przekonanie, że zrobi to Łukasz Różański, bo dobrze wyglądał na tym treningu medialnym. Był szybki, naprawdę szybki, był silny. Generalnie przez kilkanaście dni w zasadzie ja śledziłem przygotowania Łukasza, bo jeździliśmy tu do Rzeszowa bardzo często i wydaje mi się, że on też mentalnie to dźwignie, że ten facet czuje swoją życiową szansę, wie, że druga się taka nie powtórzy, ale nie zadziała tu mechanizm nadmiernego napięcia, tylko raczej zadziała mechanizm, który jeszcze uskrzydli Łukasza Różańskiego. Przynajmniej taką mam wiarę. Obaj naprawdę z dużym współczynnikiem nokautów, a czy jesteś zdania, że tu moglibyśmy zobaczyć pełne 12 rund? Nie wierzę w to, nie wierzę w to. To jest jedyny scenariusz, który w ogóle wykluczam na starcie. Moim zdaniem to jest po prostu nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę to, jak walczy Allen Babić. Ja też we wtorek obserwowałem jego trening zamknięty tutaj już w Rzeszowie. Jedna refleksja, ten facet się w ogóle nie męczy przy zadawaniu ciosów. On naprawdę przez 12 rund bije te ciosy ze swoim trenerem Anthony Wilsonem i nie ma kompletnie zmęczenia, więc on cardio na 12 rund będzie miał oczywiście. Czy ma 12 rund zdrowia Łukasz Różański, tego nie wiemy, ale ja to wykluczam, bo moim zdaniem do 6 rundy to tu już będzie po herbacie i po prostu to będzie jakiś mocny, naprawdę agresywny finish. A widzisz to na przykład w ten sposób, że Łukasz Różański, będąc pod naporem ciosów, powiedzmy na tylnej nodze, może skontrować, może nie tyle co stopować, ale właśnie na końcu położyć na deski Allena Babicia? Może to zrobić, bo Allen Babić, obserwując jego treningi, on najbardziej niebezpieczny ma lewy sierpowy. Tam naprawdę jest potężny ładunek wybuchowy. Jeżeli tym lewym sierpowym trafi, to oczywiście może zgasić wielu pięściarzy na świecie. Ale z drugiej strony, on ten cios bije tak szeroko, że tam jest mnóstwo miejsca. I nawet rozmawiałem o tym z trenerem Marianem Basiakiem, który mówi właśnie krok do tyłu i tam naprawdę będzie można go skontrować w sposób spektakularny. A Łukasz umie to robić. Niektórzy robią z Łukasza takiego trochę neandertalczyka bokserskiego, ale to jest pięściarz, który ma naprawdę parę ciekawych rozwiązań przygotowanych na ten pojedynek i moim zdaniem kilka z tych rozwiązań poskutkuje, bo widząc treningi jest naprawdę świetnie przygotowany. Czyli tutaj w tej walce Różański Babic stawiasz na Polaka? Stawiam na Polaka, ale to jest trochę rzut monetą. Po prostu jakąś taką intuicję doznałem, bo jeszcze kilka dni temu nie miałem pojęcia, jak to się skończy. Teraz jakaś intuicja mnie prześladuje, że Łukasz to wygra i jest dużo przesłanek świadczących właśnie na ten temat. No nawet zwróćmy uwagę na wagę. 95 kg, 600 gramów Babicia. Łukasz tak naprawdę naturalnie waży 105, 106 kg. To jest przepaść fizyczna. A trener od przygotowania fizycznego Artur Płonka mówi, że przy okazji walki ze Szpilką my popełniliśmy kilka błędów. Łukasz nie najlepiej zniósł robienie wagi, to nie był ten Łukasz, którego znamy. Tutaj już było to dużo lepiej zorganizowane. Zresztą też profesjonalizacja obozu Łukasza Różańskiego, to nie każdy sobie z tego zdaje sprawę. Tam naprawdę były codziennie badania krwi, były badania wysiłkowe. W zasadzie cały Uniwersytet Rzeszowski został postawiony na nogi, żeby śledzić krok po kroku Łukasza Różańskiego. Całe Podkarpacie, mam wrażenie, zaangażowało się w to, żeby Polak spełnił marzenia i swoje, no i chyba nas wszystkich dookoła. A czy twoim zdaniem właśnie ta sytuacja, że Łukasz walczył u siebie, no i nie ukrywaj, no może czuć dużą presję związaną z tym, czy to może trochę go spalić? Moim zdaniem to go uskrzydli, bo gdyby nie miał za sobą doświadczeń walki z Izu Ugonochem czy z Arturem Szpilką, to byłby kłopot. A on ma już te dwa duże skalpy za sobą. Z Arturem Szpilką było dużo smrodu przy okazji ważenia, były te niesnaski, które docierały do Łukasza, prawda? I on, jeżeli zniósł takie ciśnienie, to myślę, że zniesie tutaj ciśnienie. Oczywiście stawka jest kompletnie inna, ale Łukaszowi podoba się to, że mówimy o rywalizacji sportowej. Tak jak nawet z nim rozmawiałem, mówi, dżentelmeńska walka, po walce możemy iść na piwko z Babiciem, nie ma żadnego problemu, ale jestem przekonany, że sam pojedynek to po prostu będą ostre fajerwerki. Michał Cieślak o Mistrzostwo Europy, już myślami przy trzeciej próbie o Mistrzostwo Świata. Jak ty widzisz jutrzejszy pojedynek? Czy Michał, czy widzisz opcję, że to będzie 12, pełne 12 rund?
Widzę taką opcję, no bo Breżon do tej pory nigdy nie przegrał przed czasem, tak? Wiele osób z obozu Michała przekonuje, że Michał może zrobić to przed czasem, ale chyba trzeba nastawić się na 12 rund boksowania, bo Breżon jest twardy, jest ciekawym generalnie pięściarzem, ale też nie jest zawodnikiem defensywnym. On nie przegrywa przed czasem, ale nie boksuje defensywnie, dlatego to może w ogóle być naprawdę pojedynek, na który się z przyjemnością będzie patrzyło. Dodatkowo jeszcze, no przecież będzie ekspozycja w Sky Sports, bo to ostatecznie będzie trzecia walka od góry tej gali, więc ja myślę, że tutaj Michał ładnym, eleganckim występem znowu może sobie utorować drogę na powrót na Wyspy Brytyjskie. Na samym początku powiedziałeś, że czujesz taki dreszek, ale taka prawda, że mając tutaj właśnie Sky Sports, mając boksera czy Bena Shaloma, walki zagraniczne, nie wiem, Martina Bakole, czuć tą taką naprawdę dużą otoczkę, że mamy duży boks w Polsce. Tak, to jest duży boks, to jest duże wydarzenie. Nawet tak zacząłem się ostatnio zastanawiać. Martin Bakole chyba, myślę, że większość ekspertów powie, że to jest zawodnik top 10 wagi ciężkiej po zwycięstwie nad Tonym Joką. U mnie jest na pewno w top 10 i tak naprawdę nigdy na gali organizowanej przez Polaków w Polsce nie boksował pięściarz top 10 wagi ciężkiej. Przecież Bakole za chwilę może bić się o Mistrzostwo Świata z największymi kozakami, a my w sobotę będziemy oglądali go w Rzeszowie. No to też jest piękna historia. A z drugiej strony ten Hulk ukraiński, to też nie jest gapa, tak? Ja obserwowałem jego sparingi z Arturem Szpilką przed walką z Derekiem Chisorą. Facet jest bardzo twardy. Wydaje mi się, że ciężko będzie go znokautować i idzie cały czas do przodu. To też będzie wybuchowa walka. Czyli tutaj 10 rund pełne. Może być 10 rund, no choć przy też Bakole, który też jest King Kongiem, no to nie możemy wykluczyć, ale chyba bym się skłonił ku temu, że to będzie zwycięstwo punktowe Bakole. Piotrek, jeszcze zapytam o Mateusza Masternaka. Tutaj nie mam jeszcze pewności, czy będzie ten czerwcowy termin, natomiast jak ty widzisz, co musiałby Mateusz zrobić, aby tutaj z Jamesem Pettyem dobrze powalczyć? No na pewno wiele czynników musiałoby w jednym momencie zadziałać, żeby Mateusz Masternak został mistrzem świata, ale ja tu widzę pewne analogie do walki Krzysztofa Głowackiego z Marko Hukiem, tak? Akurat Krzysztof Głowacki z wielkim uznaniem, bo to był historyczny pojedynek, ale trafił na Marko Huka troszkę, powiedziałbym, depresyjnego sportowo i idealnie to wykorzystał. Za to wielkie słowa uznania, bo to jest jedno z największych zwycięstw w polskim boksie. I mam wrażenie, że Masternak może trafić właśnie na takiego nie najlepszego Pettye, który jest po złamaniu szczęki. Tam jest potężny bałagan promotorski. 5 ludzi dookoła i w zasadzie nikt nie wie, kto tym bokserem Pettye zarządza. Więc to może być takie idealne momentum, jak to mówi Izu Ugonok, że świetnie przygotowany Masternak trafi na Pettye, dookoła którego będą pewne znaki zapytania i wierzę w to, że on będzie w stanie wygrać tę walkę. Na taką powtórkę z Huka, z Głowackich Huk byśmy chętnie zobaczyli. No, zobaczylibyśmy zdecydowanie. Mateusz też jest trochę sytuacji jak Łukasz Różański. On oczywiście miał już swoje wielkie boje, to nie będzie coś nowego dla niego, ale też będzie miał świadomość, że to będzie ostatnia możliwość wywalczenia mistrzowskiego tytułu i da z siebie wszystko. Pamiętam, że po walce z Waitlim rozmawiałem z Mateuszem dłużej i opowiedział mi, że jeżeli przyjdzie wreszcie ta upragniona walka o Mistrzostwo Świata, to naprawdę zostawię po prostu w ringu całe serce, całe zdrowie, całego siebie, bo nie chcę później po latach wspominać, że mogłem zrobić coś więcej, a tego nie dokonałem. Dziękuję. Super, dzięki.